Halo, halo, kłania się Stachu. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka przygody z grą Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy w Londynie. Przybyliśmy tutaj w celu nawiązania sojuszu. Niestety nasz przyszły, potencjalny, ewentualny sojusznik został zamordowany i w poprzednim odcinku zaczęliśmy śledztwo w sprawie tej właśnie śmierci. Obejrzeliśmy sobie pobliską świątynię Mitry, znaleźliśmy tam pewne wskazówki i teraz wracamy do siedziby tego zarządcy, który został właśnie zabity i będziemy zdawali relacje współpracownikom, przede wszystkim rządcy, ale także i naszym od momentu, kiedy zostaliśmy zaangażowani w to śledztwo. Także zapraszam oczywiście do oglądania, do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza. No i gramy, lecimy. Zobaczymy, cóż tam ciekawego się pokaże. Znaleźliśmy pewne wskazówki mówiące nam, że dosyć grubo maczał w tym ręce zakon. It's worth knocking on a few doors. That's all I'm saying. Tigger wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in London. Looks less like a meal for crows in here. Eivor, you bring good findings, I hope? A few sheets of vellum, notes between members of a secret society. The Order of the Ancients, they're called. Order of the Ancients? Doesn't sound any bells in this head. What's the purpose? That would take some time to explain, but know this, that I am here to kill them. In London, it seems the compass is the head. The arrow and the leech are his hands. Pet names and secret orders. What a crock. We know anything we can act on. To chyba wszystkie będą opcje do wyjaśnienia, więc jedziemy po kolei. The arrow is a Dane who has seen his share of battle. His name suggests that he's an archer. I bet my knuckles he's the one sowing discord among the Danes that shelter in London. If it were me, I'd hide among my ranks, surrounded by other fighting men. The Arrow has orders from the Compass to recruit soldiers at a market in the West. I know the very place. Dobra, następne. The Leech has need of flesh. Been looking for thralls, though I can't say why. We found a number of dead down by the quays lately, but not thralls alone. Some of the missing we find again in several places, cut to pieces. Good Lord, Erke. The compass is a mystery. He's mentioned often, but there's little to go on. Said he was a Frankish captain, did you? To find him, we'd have to mark the ships that came and went along the Thames. Captains are a transient sort. It may be he's far away, keeping quiet. That may be, but would he scream if we cut off his hands? Oh, you've a filthy mind for strategy. We kill the arrow and the leech, then sit back and wait. Let the compass come to us. No, plan jakiś to jest, dobra. Let's not waste any more time. We will find the arrow and the leech. Killing both should drag the compass back into port. Stowe, I'll catch you at the Western Market. Count on it. And I'll make for the keys. There's another few bodies there to fish out of the muck. It could be the leech is back at work. God be with us, friends. Go in his name and be protected by him. Dobra. Czyli mamy teraz kilka nowych zadań. W dwa różne miejsca mamy się udać. Tutaj rzeczywiście jest z grubsza ogarnięte. Wszystko było. Dobra, dwa punkty. Tu wszystko było przedtem zakrwawione, bo wiadomo, zwłoki i tak dalej, ale jest ok, jest w tej chwili wszystko ogarnięte. Tutaj ciągle świecą się te wskazówki, ale one raczej, właściwie tylko ta jedna. Tu jakiś klucz się pokazał, przedtem tego nie było. To chyba jakaś sprawa bardziej przypadkowa. A jak już tu jesteśmy, to ciachniemy te. Ciachniemy te, właśnie to. Właśnie w tym celu. Tu 5 sztuk, tam 5 sztuk i się nazbiera, wiecie, tak. Po troszeczku, po troszeczkę, aż to samo miga. Dobra, tutaj nic nowego nie odkryliśmy.
Tutaj przejść nie... Dobra, darujemy sobie te... A strzały to nie. Strzały... Strzała brakuje nam tylko jedna, więc... zatankujemy sobie ją gdzieś po drodze. O, na przykład tutaj. A kołczany generalnie zostawiamy sobie na czarną godzinę. Zadania teraz. Strzała na celowniku i odkrywanie pijawki. Dobra. No, cokolwiek... O kurczę. Cokolwiek trzeba przedsięwziąć. Lecimy zatem na to targowisko niby, tak? Daleko to jest, 200 parę metrów pokazuje. Tutaj, tak? No dobra. No dobra, niech będzie. Tutaj wojska wszędzie pełno. Założymy sobie kaptur, tak dla świętego spokoju, żeby się aż tak w oczy nie rzucać. Nie wiem, czy to pomoże, czy nie, ale tak z przyzwyczajenia, powiedzmy. Dobrze. Tak już ten klucz mnie troszeczkę ciekawi, powiem wam szczerze. Jakby tak się spróbować do niego zakraść, jakoś tak sprytnie. Może by się go udało zgarnąć po drodze, bo wygląda... Oj, nie, do góry. Teraz tutaj. Klucz jest praktycznie rzecz biorąc na wierzchu, tylko trzeba pozbyć się tego... tych śmieci tu wszystkich. Dobrze, przeszukanie. Klucz jest na wierzchu, do czegoś się na pewno przyda. Tajemniczy klucz. Okej, nigdy nie wiadomo, do czego to może być przydatne. Zejdź, proszę cię ja. Tamci żołnierze. Ja jeszcze się z nimi będę rozprawiał. Na chwilę obecną sobie ich odpuszczę. Część rzeczy jednak będę robił poza nagraniem, znaczy część więcej rzeczy będę robił poza nagraniem. Niektóre sprawy nagram i wrzucę w dodatkowych materiałach. To chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. A w tej chwili skupiamy się na fabule. Gdzie my tu mamy? Tam mamy spotkanie. Niech będzie. Oj, dobra, miałem nadzieję, że jeszcze... Bo tam mi zabłyszczał jeden przeciwnik. Miałem nadzieję, że jeszcze go ciachnę, ale jednak nie. No dobra, trudno. Tutaj już fabuła się załączyła, więc niech już leci. Eivor, welcome to the West Market. A lawman like you could set folks on edge in a square like this. Why not wear a cloak? Hide my face? Not a chance. It does the people good to see a lawman on the hunt. And once we've found the arrow, this order needs to know we'll be after the leech and the compass as well. Any noise yet about the arrow and recruits? I've heard whispers. Somewhere here, a man gives you a coin. And this coin grants you entry to a contest run by the arrow's men. Which man? I see too many here. He's good at blending in. I haven't spotted him yet today. I'll sniff around. You stay back. Eivor, what was your impression of Erke? Podejrzewasz go? No ja go nie znam, no kurde. Nie znam go. You know him better than me. If you suspect him, only say the word. No, I believe in Erke. It's me I don't trust. I feel unfit for my post some days. Ah, forgive me. My latest thoughts have been restless. I've been a reeve for so long. Fighting for God's justice. I shed my earthly attachments for his great plans. But you couldn't shed Erke and his friendship. No. No, I'm not sure I could. Dobra, idziemy po kolei. It's good to talk. Unburden your soul, clears the mind, and lifts the weight off the chest. Yes, indeed. Thank you for listening. I should find one of these coins soon. Will you be around? I'll return to St. Paul's just down the road. Godspeed, Eivor. No dobra, czyli co? Szukamy ludka z monetą i jakiś turniej, pewnie będziemy się lali na pięści. Kurde, a ja tego nie lubię, to jest czasami tak ciężkie.
i tak nieprzyjemne. I okej. A łucznicze, okej, to jest jeszcze do przejścia. This is my coin, my shot. You want one? You talk to my mate Husa, and he'll point you to. Hold there a moment. Hello, father. Dobra, z grubsza cisza. Hold a moment, traveler. Gods, what? Dobra, szybko poszło, tak trochę, w taki trochę niespodziewany sposób. Miałem nadzieję. Myślałem, że tu z nim będę rozmawiał, czy coś. Jakieś pertraktacje, w sensie, żeby odkupić od niego tą monetę, albo cokolwiek. A tu taki... Taka niespodziewajka. No, dobra, niech będzie. Okej. Co my tu mamy? Wszystko mamy z grubsza do pełna. Ta. Tutaj jest stanie ktoś to do pogadania. W chacie. Dobra, chacia. A to jest chyba handlarz, tak? Dobrze kojarzę, że to chyba handlarz? Tak, to jest handlarz. To nie, to dziękujemy. Innym razem. Teraz lecimy do Koloseum, tak? Tak by to wskazywało. Tak. To idziemy sobie pieszo, nie będziemy się już wygłupiali z szybką podróżą, bo ta szybka podróż to jest ona szybka tylko z nazwy. A tutaj między tymi zaułkami, ciach, ciach. Dobra, będziemy robili zawody łucznicze. Pytanie, jak one się potoczą, bo kurde, nie chciałbym jakoś zbytnio, jakoś szybko na nich... No, że się przecież jakoś zbytnio na nich polec, bo tak trochę wstyd, no nie? Dobra, tutaj to. Oj, krówka, no. Dobra, mućka, dobra. Okej, jesteśmy przy Koloseum, teraz trzeba znaleźć kurzapiał wejście do tego. Tu chyba wejście było, znaczy wejście, no w sumie nie ma problemu, no nie? Trzeba tylko po prostu wejść do tego Koloseum z drugiej strony. Co czasami chwilę zajmuje. Zwłaszcza jeżeli jest się kompletnie po przeciwnej stronie do wejścia. Ale oto jesteśmy i będziemy się strzałować, tak? Chyba sobie tutaj zapiszemy. Tak dla niepoznaki sobie zapiszę.